Wydawnictwo Bis przedstawia. Danuta Parlak, kapelusz pani Wrony. Czyta Julia Kamińska. Kapelusz pani Wrony. Wiewiórka twierdziła potem, że już od rana miała złe przeczucia. Wiedziałam, wiedziałam, że coś się stanie i co? Spełniło się co do Joty! Opowiadała z przejęciem. Dzięcioł, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystko wszystkim miał za złe, skrzywił się tylko i powiedział, że wiewiórka zawsze ma złe przeczucia. Nie jest zresztą istotne, czy wiewiórka miała złe przeczucia tego dnia, czy nie, bo i tak wszyscy od razu wiedzieli, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego, absolutnie wyjątkowego. Na piątkowe spotkanie pod dębem pani Wrona nie dość że przybyła z opóźnieniem, to w dodatku bez kapelusza. Bez kapelusza! Pani Wrona bez kapelusza! Niebywałe! Pani Wrona nigdy nie pojawiała się publicznie bez kapelusza. Nigdy! Miała po temu istotne powody. Jej kapelusz wzbudzał powszechny podziw, a może nawet zazdrość. Lisica, miejscowa elegantka, która nie tylko na specjalne okazje, ale i na co dzień nosiła najwytworniejsze futra w okolicy, na widok pani wrony w kapeluszu wysunęła pyszczek i aż zmrużyła oczy z zachwytu. Potem zawyrokowała paryski szyk, prawdziwy paryski szyk. Od tej chwili pani wrona praktycznie nie rozstawała się ze swoim kapeluszem. Nawet na proszonej herbatce u Sroki nie mogła się bez niego obejść. Nikt nie miał jej tego za złe, bowiem jak mawiała Sroka, zawsze miło jest gościć u siebie panią Wronę i jej kapelusz. Fotografie kapelusza i pani Wrony przy okazji zamieścił lokalny dziennik w rubryce Cudze chwalicie swego nie znacie, gdzie pokazywano wszelkie zasługujące na uwagę osobliwości i atrakcje. Bezsprzecznie pani Wrona i jej kapelusz były miejscową atrakcją. I już nikt nie umiał sobie wyobrazić pani Wrony bez jej słynnego kapelusza. A jednak w ten piątek pani Wrona zjawiła się bez kapelusza. Zjawiła się, a właściwie wpadła na spotkanie z rozwichrzonymi piórkami na głowie, z rozwianymi skrzydłami, zadyszana i wyraźnie wzburzona. Zdołała tylko zawołać. Uprowadzony! Prawany! Skradziony! Po czym opadła na fotel, usłużnie podstawiony w ostatniej chwili przez uprzejmego Borsuka. Zaczerpnęła tchu, przełknęła trzy krople wody ze szklanki, którą podał jej uprzejmie Borsuk, i dodała tonem wyjaśnienia: Kapelusz! Mój kapelusz! I na nowo podniosła lament. Uprowadzony! Prawany! Pod dębem zapanowało poruszenie. Niektórzy próbowali uspokajać panią Wronę, inni dowiedzieć się od niej czegoś więcej na temat zniknięcia kapelusza, a przy tym wszyscy podekscytowani wymieniali między sobą głośne uwagi. Od czasu wielkiej awantury, gdy sowa oskarżyła Łasicę o oszukiwanie przy grze w remika, nic równie sensacyjnego nie zdarzyło się w okolicy. W całym tym zgiełku i zamieszaniu od czasu do czasu przerywanym dramatycznym okrzykiem pani Wrony, uprowadzony, porwany, skradziony, ktoś przytomnie zauważył, że trzeba wezwać Barnabę. Agencja detektywistyczna Barnaba i spółka zawsze sprawdzała się, gdy ktoś wpadł w tarapaty i potrzebował pomocy. Nie da się ukryć, że pani Wrona była w tarapatach, a przynajmniej. Jak można się domyślać, w tarapatach był jej kapelusz. Niedźwiedź Barnaba pojawił się jak zwykle w zielonym bereciku, zawadiacko nasuniętym na czoło i z wielkim czarnym notesem pod pachą, jak to miał w zwyczaju, gdy występował w imieniu agencji Barnaba i Spółka. W rzeczywistości Barnaba sam prowadził agencję, a spółka figurowała tylko w nazwie. Tak lepiej wygląda na rachunkach, mawiał Barnaba. No i dodaje powagi firmie. Barnaba machinalnie przesunął berecik na lewe ucho i bez zwłoki przystąpił do działania. Jednak, pomimo niemałego doświadczenia w zbieraniu informacji, od pani wrony dowiedział się niewiele ponad to, co już mu opowiedziano. Kapelusz był, a potem już go nie było twierdziła pani wrona i powtarzała na nowo. Uprowadzony, porwany, skradziony! Barnaba westchnął i zanotował w swoim notesie na czerwono. Kapelusz pani Wrony. Na czerwono zawsze notował sprawy wymagające szczególnego postępowania. Pod spodem dopisał: Uprowadzony, porwany, skradziony. Na wszelki wypadek podkreślił wszystkie trzy hipotezy, po czym zabrał się do pracy, dokonując w obecności licznie zgromadzonych gapiów oględzin miejsca przestępstwa. Oględziny były nadzwyczaj dokładne, bo Barnaba był detektywem znanym ze swej przysłowiowej skrupulatności. Nic nie mogło umknąć jego wnikliwemu spojrzeniu. Żadne